Dobrze, moi drodzy, no to po prostu kolejna odsłona. Nie wiem, jak my to sobie z tym poradzimy. Czyli pierwszą warstwę traktujemy, że w tej sekwencji A1 mamy za sobą. To teraz pozwólcie, że przypomnę takie podsumowania tych fragmentów, którymi teraz się zajmiemy. W tej drugiej warstwie to mamy pierwszy fragment 3:19-30. No i tak go określiłem. W Chrystusie objawiła się Boża sprawiedliwość przez odpuszczenie win i dar łaski pojednania dla każdego, kto zaufa Chrystusowi, niezależnie od uczynków prawa. Pojednanie i usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Boga w Chrystusie. To jest ten pierwszy fragment i zaraz do niego przejdziemy. A potem uzupełnimy to fragmentem 5:1-11. Wierzący w rezultacie doświadczenia pojednania w Chrystusie zyskują nadzieję dopełnienia się ich odkupienia. Duch Święty utwierdza w nich świadectwo o miłości Boga. Chrystus jest czytelnym znakiem miłości Boga i woli wydobycia człowieka ze stanu zagubienia. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że tutaj już na tym poziomie widać, że jest pewien dialog konkretny, tak? Jest pewne działanie Boga, a raczej dopełnienie obietnicy danej już dawno, dawno temu, tak? I spełnienie się jej w Chrystusie, w Jego dziele, połączone z pewnymi dwoma ideami, tak? Tutaj Paweł połączył, że tą dyskusję z tym, czy dałoby się to zrobić przez uczynki prawa, to usprawiedliwienie zyskać. No i mówi, że nie ma szans. Trzeba stanąć jakby w innej pozycji. A uzupełnia ten fragment taki, który pokazuje jakby już tych, którzy weszli we właściwy sposób w to usprawiedliwienie. Tak? I zostaje przedstawiony ich stosunek teraz do rzeczywistości po wejściu właśnie w to dzieło Chrystusa, przyjęcie go, jego rezultatów i tego potencjału, który Bóg przedłożył człowiekowi osobiście do siebie. Taki jest jakby moim zdaniem dopełnienie się tych dwóch fragmentów. Poza tym oczywiście między tymi fragmentami będą liczne takie słowne powtórzenia, sygnały, że w jakimś sensie troszeczkę dyskusja, ze swoją dyskusją Paweł tutaj powraca do rzeczy, które było. Taki jest nasz tekst. Tym razem już od razu pozwoliłem sobie pewne rzeczy pozaznaczać. Jeszcze nie bardzo mocno pointerweniować, ale jednak już troszeczkę. Bo to jest jeden z tych tekstów, w których być może trzeba będzie skorzystać z tych materiałów, jakby z tych naszej dyskusji wprowadzających. A mianowicie, że pewne terminy Paweł używa w taki sposób, że musimy zdecydować, w jakim znaczeniu muszą zostać wzięte i odczytane w danym miejscu. I to jest właśnie takie miejsce, w którym będziemy widzieć sprawiedliwość Bożą, będziemy widzieć wierność i wiarę. W niektórych miejscach od razu zapisałem to tak, jak uważam, że powinno być, bo greka sama jakby no, tak właśnie brzmi, a czasami tłumaczenia idą właśnie w wiarę, sugerując wiarę. No i te nasze fragmenty, które ten i jeszcze następne będą właśnie takimi miejscami, takimi fragmentami, w których po prostu te decyzje będziemy musieli jakoś podejmować i szukać jakby najbardziej sensownego, najbardziej adekwatnego, aby ten tekst cały po prostu jakoś po prostu wyróżniał w sposób sensowny. Dobrze. No to niech zabrzmi ten tekst. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Wraca motyw, który był we fragmencie omawiany przed chwileczką. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy.
i to sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, no właśnie, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, to moja interwencja, z wierności Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, wierność, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. No dobrze. W tym fragmencie jest kilka oczywiście tych miejsc, w których potrzeba podjąć taką decyzję o wyborze, jak sobie z tym poradzić. Ale pozwólcie, że najpierw jeszcze dwa słowa ogólnie o tym fragmencie, bo wydaje się, że w stosunku do tej pierwszej warstwy ten fragment jest troszeczkę taki, z jednej strony wyraża dzieło Boga jakby wreszcie wprost. Co Bóg zrobił? We wcześniejszej warstwie dzieło Boga było bardzo tak enigmatycznie przedstawiane. Dzieło sprawiedliwego, jednego, albo że po prostu widzieliśmy osoby, które po prostu już weszły w określoną postawę w stosunku do Boga, ale nie wiedzieliśmy właściwie, co do tego doprowadziło, o co właściwie chodzi. Tak? Więc wreszcie się trafia fragment, który stawia sprawę jasno, co zostało zrobione przez Boga i czym to było dla człowieka. To jest jedna rzecz. W tym sensie jest jakby rozwija tą pierwszą warstwę. Z drugiej strony, przez odniesienie się do uczynków prawa, zaczyna nas przygotowywać troszeczkę do dyskusji, która będzie jeszcze piętro wyżej. Więc w pewnym sensie on i zawiera ten fragment bardzo kluczowe informacje o odkupieniu, jak to się dokonało, ale z drugiej strony ma taką właśnie funkcję tranzytową. Rozwija to, jak Bóg zareagował na stan człowieka, ale też wprowadza nas do tego, aby lepiej pokazać jego plan ostateczny, jaki wobec człowieka ma. I to będzie piętro wyżej, czyli w tym centrum, jak będziemy omawiać. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Dobrze. Ok. To jak widzę ten tekst? Mam wrażenie, że jest on zbudowany koncentrycznie i na jego ramię, takie początkowe, skrajne elementy, one w jakiś sposób pokazują przede wszystkim, że podsumowując, nie ma usprawiedliwienia przez zakon, tak? Przez uczynki zakonu. Nie ma szans. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Tak? Taką mamy ideę. Bo, mówiąc krótko, bo Bóg dokonuje tego usprawiedliwienia przez wierność Jezusa i jest ona dla wszystkich wierzących. Tak, połączenie. Wierność Boga z odpowiedzią wiary wierzących. Tak? I zwróćcie uwagę, że te same idee, ale w ten sposób, w inny sposób, zostają przedstawione na samym końcu. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez
Właśnie. Wierność, jak sądzę. Niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Nie. Pagan również. Czyli mówiąc tylko, jest Bogiem wszystkich. Dla wszystkich. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, czyli nie na podstawie innej, na przykład na podstawie uczynków zakonu, tak, a nie obrzezanych przez wiarę. Tak? Przez odpowiedź wiary, ale wiadomo, że już wcześniej zostało stwierdzone, że niezależnie od uczynków przez wiarę. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest wszędzie tradycyjny przykład, że zawsze będzie miał wiarę. Ja po prostu tutaj już nie w każdym miejscu interweniowałem z tym, ze swoim znakiem zapytania, ale trzeba po prostu sobie to poukładać, kiedy jest mowa o fundamencie, a kiedy jest mowa o odpowiedzi. Tak? Wtedy zobaczymy, że te rzeczy ze sobą rzeczywiście są, dopinają się i tyle. Bo tak to po prostu wygląda. Więc po prostu na razie jakby nie w całym jakby obszarze tego tekstu pozwoliłem sobie zaznaczyć coś takiego, bądź twardo zainterweniować, jeżeli Greka na to rzeczywiście pozwalała. Dobrze. Krok dalej. A usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Podkreślenie, że się to dzieje darmo z łaski. Przez Boga, przez Chrystusa. W związku z tym chluba człowieka jest zupełnie wykluczona, tak? Czyli kiedy dyskutują, Paweł dyskutuje z tą opcją, a może przez uczynki prawa, ponieważ wykluczył to wcześniej w ramie, to jest, stąd jakby podkreśla, że człowiek nie ma żadnego jakby udziału w podstawie do usprawiedliwienia. Tak? Podstawą do usprawiedliwienia jest charakter Boga i to, że jest, obiecuje i wiernie tego dokonuje. Tak? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Zakon wiary, czyli prawo wiary. Jest pytanie właśnie, czy chcemy powiedzieć, że chluba temu zakonowi wiary ma być przeciwstawiony tutaj przez Pawła zakon, czyli pewną zasadę, pewną regułę tego, że człowiek powinien wierzyć Bogu, czy też regułę tego, że Bóg jest wierny. Tak? Czy mnie rozumiecie? Okej? Okay. No to jest ten element po prostu, który znowu po prostu człowiek musi się zastanowić, o czym Paweł mówi. Naturalnie tłumacze nas popychają, ponieważ jakby cały czas jakby jest akcentowana wiara nasza. Ale wygląda na to, że to się po prostu z wieloma miejscami i w pewnych koncepcjach pawłowych po prostu nie bardzo jakby klei. To przestaje być po prostu logiczne. Dlatego wam tłumaczyłem na podstawie księgi Habakuka, jak właściwie wydaje mi się ta idea po prostu jest przez Pawła rozwijana. I to począwszy od Starego Testamentu. Dobrze. W środku następuje skupienie na Bogu, tak, że to jest Jego dzieło i to wewnątrz też jest taka rama, a centrum to to, co to dzieło Chrystusa sprawia dla nas. Odpuszczenie. Zaraz to zobaczycie trochę dokładniej, co nie? Okej. Okay. Ten sam fragment, trochę dokładniej rozpisany, ale chcę, żebyście zobaczyli na początek, teraz zacznijmy od centrum, to będzie lepiej. Tak? Czyli jakby cała wypowiedź Pawła skupia się na tym, że to, co Bóg zrobił, to po pierwsze, aby okazać swoją sprawiedliwość. To jest pierwsza taka podwarstwa tutaj, w tym akcencie środkowym. Tak? I teraz znowu musimy sobie zadać pytanie, w jakim sensie ta sprawiedliwość tutaj występuje. Czy chodzi o tą sprawiedliwość sądowniczą? Czy chodzi o miłosierdzie? Czy chodzi o wierność Boga? Czy o Jego miłość do nas? W tym fragmencie Paweł używa terminu, który jest świadomie wieloznaczny, jeśli chodzi o tą wersję jego grecką. Ponieważ w Septuagincie to słówko, które się tutaj pojawia jako sprawiedliwość, było przekładane zarówno do określenia sprawiedliwy, wierny, czy jakby, ale również wierna miłość, czyli hesed, to słówko było używane do przekładania różnych rzeczy.
No i sama jakby Biblia hebrajska pokazuje, że sprawiedliwość Boża miała właśnie te różne wymiary. I tutaj, w tym momencie, musimy się zastanowić właśnie, w jakim sensie najlepiej odczytać to słówko sprawiedliwość. Tak? Czyli odpuszcza nam, odpuszczał kiedyś Bóg i odpuszcza teraz. Tak? I odpuszcza teraz, bo jest sprawiedliwym sędzią w stosunku do nas. Czy jakieś inne określenie będzie bardziej adekwatne? Tak? No, tak brzmi pytanie. Ok. Zwróćcie uwagę, że ta idea właśnie, że wszystko stoi na Bogu, jest bardzo mocno zobrazowana przez to, co stanowi w tym centralnym akcencie ramę taką wewnętrzną, którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię przez wiarę, wierność we krwi Jego. Tak? To trzeba się zastanowić, ale wydaje się, że kiedy jest mowa o Nim, to wydaje się, że jest mowa raczej o wierności Jego, niż o wiarę moją, naszą. To sformułowanie tutaj, którego Bóg ustanowił jako przebłagalnię w brytyjsce, brzmi jakby ustanowił ofiarą przebłagalną. I tutaj mamy taką sytuację, że dosłownie rzeczywiście tutaj w Grece pojawia się określenie przebłagalnia. Przebłagalnią było wieko, które zamykało arkę świadectwa, arkę przymierza. I za chwileczkę do tego jeszcze wrócimy. Natomiast chodzi o coś takiego, że czasami po prostu używają, jakby tłumaczą się jakby z tego, ze swojego przykładu tłumaczę, że jest to po prostu tak zwana, jak się to nazywa ładnie, metonimia, tak? Czyli zamiennia. Czyli ktoś chcąc powiedzieć coś, używa innego określenia, które w pewnym sensie, w pewnym znaczeniowym związku pozostaje, tak? Czyli ponieważ nad pokrywą dokonywano aktu przebłagania w czasie na przykład dnia pojednania, pokrapiano nad nią, tak i tak dalej, no to była kojarzona z tym, że właśnie służyła do tego, żeby przebłagać Boga i on wtedy odpuszczał grzech. Tak? W związku z tym mówią, że użyliśmy tego określenia, ale właściwie chodziło o to, że Bóg ustanowił Chrystusa ofiarą przebłagalną. Ale mam wrażenie, że ta przebłagalnia jest dużo bardziej złożonym koncepcyjnie elementem przy tej arce. I mam wrażenie, że nad tym się musimy troszeczkę zastanowić, więc do tego zaraz wrócę. Dobrze. Ale jeżeli ten element 26c miałby być dopowiedzią i komentarzem do 25, to zwróćcie uwagę, jaka jest idea tutaj wyrażona. Skąd się bierze w ogóle usprawiedliwienie? Dzięki wierności Jezusa. Aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. To jest jakby, bo potem się on i tak dalej. Ale chodzi o to, że mowa generalnie o Bogu, tak? Bądź o Chrystusie tutaj, tak? Aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. Czyli mówiąc krótko, nie ma przestrzeni, aby się tutaj jakikolwiek człowiek z jakąś zasługą mógł wcisnąć. Tak? Bóg dokonuje tego sam. Tutaj pojawiło się określenie, które jest moją interwencją, dzięki wierności Jezusa, tego, tak, usprawiedliwiającym tego, chociaż dosłownie można by to było przetłumaczyć nie tyle dzięki, co z wierności Jezusa, bo tak dosłownie jest w Grece, z wierności Jezusa. Co oczywiście stylistycznie jest dla nas problematycznie, ale my dość już na podstawie jakby tekstów biblijnych oswoiliśmy się z pewnymi jakby takimi określeniami, że coś się dzieje w Chrystusie albo z czegoś, jako pewien sposób określenia pewnej sfery. Że po prostu człowiek jest w pewnej sferze, bądź coś się dzieje w jakiejś sferze. Tak? I mam wrażenie, że to ten cały zwrot służy temu, aby po prostu powiedzieć, że to Bóg usprawiedliwia tego, który jakby wszedł, jakby, metafora, wybaczcie, rodzi się z wierności Jezusa, tak? Rodzi się w tym sensie, rodzi się do wiary, czy przychodzi do Boga, stojąc na wierności Jezusa.
To jest być może jakiś skrót myślowy kosmiczny z tego, cośmy czytali właśnie w Habakuku, że z wierności Bożej człowiek się ożywia, tak? Będzie się ożywiał. Czyli jakby odkrywając Boże miłosierdzie, Bożą miłość, człowiek czuje się zachęcony i rusza w kierunku Boga. Wybaczcie, może zbyt dookoła, ale mam wrażenie, że tu jest taka jakby idea zawarta. Ale nawet gdybyśmy pominęli jakby ten element końcowy, to widzimy, że na Bogu sprawa całkowicie stoi. I w tym momencie być może coś podobnego powinniśmy widzieć w tym fragmencie 25a. Zanim... Dobra, nie. Musimy teraz jakby, żebyśmy nie skakali za bardzo. To w takim razie... Jak to było z tą przebłagalnią? Mamy generalnie coś takiego zrobionego z drzewa akacjowego i wszystko poniżej tej pokrywy jest drzewem okutym w złoto. Tak? Sama pokrywa jest złota i na niej z litego złota są umieszczeni dwa cheruby, którzy, tego może nie widać, są zwróceni do siebie, ale twarze mają być skierowane jakby do właśnie do tej pokrywy. W środku mamy takie rzeczy, przynajmniej według jednych tam z fragmentów, które się udało namierzyć. Tablice świadectwa, co zwykle ma się na myśli tutaj, ano dekalog, tak? My patrzymy na dekalog jak na po prostu listę nakazów i zakazów, raczej zakazów głównie, ale nakazy też, tak? Dzień święty. Proszę? Tak. To jest jedna rzecz. Ale gdybyście spojrzeli na te dwa teksty dekalogu, tak, po prostu wydrukowali go sobie, to byście zobaczyli, że jest jedno przykazanie, które objętościowo wybija się ponad całą resztę. Ktoś kojarzy, jakie to jest przykazanie? Drugie. O sabacie. O sabacie to jest mniej więcej, o, macie taką listę, tak? Od tu się zaczyna, tu się kończy, tu są jedno, drugie, trzecie, a tu jest taki bloczek o sabacie. Tak? Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że po prostu sabat to nie tyle jest przypomnienie, żeby zachowywać określony dzień świętym, ale to jest pewna bardzo złożona koncepcja, która mówi o czymś, co ma początek teraz, ale ma się spełnić kiedyś. Dlatego pozwoliłem sobie tutaj napisać przy świadectwie jako wola i plan dla nowego życia w wolności. Tak? Bo zwróćcie uwagę, ci ludzie, którzy dostali tę skrzynię, dostali to prawo, oni są właśnie wyrwani z niewoli. Tak? I Bóg im musi pokazać, że istnieje przestrzeń wolności, do której On ich zaprasza, do wolności z Nim, ukierunkowanej na Niego, ale też takiej wolności, która po prostu ma im służyć. Tak? W związku z tym jest sabat dla nich, aby oni odpoczęli, ale jest też sabat dla Pana. Te dwie rzeczy się muszą zejść. Kiedy Chrystus zostaje oskarżony, dlaczego po prostu w szabat uzdrawia, a on mówi, właśnie szabat jest tym momentem najlepszym, żeby po prostu kogoś uzdrowić, tak? Bo to jest właśnie spełnienie. Jeżeli ma się ktoś poczuć wolnym, to szabat nie jest żadnym ograniczeniem, wręcz przeciwnie. Powinien wreszcie doznać tego szabatu, tak? Parafraza pewnego jakby zdarzenia w synagodze, kiedy po prostu jeden z przełożonych miał za złe Jezusowi, że uzdrawia w szabat, tak? Poza tym pojawia się dzban z manną, tak? Pożywienie. No niezupełnie normalne pożywienie, trzeba powiedzieć, tak? Laska Araona. Co było z tą laską Araona? Proszę? Zakwitła, tak? Czyli coś martwego nagle kwitnie, tak? Życie, ożywienie, ożywienie martwego. Zwróćcie uwagę, kiedy się popatrzy na to, że to nie tyle skrzynia do noszenia po prostu tablic, ale tablica, jakby skrzynia świadectwa, to trzeba się zastanowić, o czym to świadczy, tak? Jakiego obrazu Boga mają strzec Żydzi, Izraelici i jaka idea
jakie idee w związku z tym są przypieczętowane tą pokrywą, tak? Te cheruby miały patrzeć na tą pokrywę, tak? Osłaniać jej i patrzeć. I zwróćcie uwagę, jaka jest nasza reakcja, kiedy widzimy, że wszyscy się patrzą w jakąś stronę. No po prostu też się tam spojrzymy, tak? No bo coś się tam dzieje, tak? Coś tam jest. I zwróćcie uwagę, że to jest właśnie ten element, że po prostu to, co tutaj zostało jakby zdeponowane, miało kształtować w jakiś sposób świadomość tych, którzy tego używali, tak? Więcej, Bóg zapowiedział, że spośród tego miejsca będzie rozmawiał z Izraelem, tak, z kapłanem. Kiedy jest opisywany dzień przebłagania, to trzeba powiedzieć, że wszystkie czynności, czy to, co się dzieje, jest jakby... to nie cała skrzynia jest punktem odniesienia, ale przebłagalnia. Tak? To ją pokropisz, tak? To wobec niej wykonujesz wszystkie gesty. I Bóg właśnie z nad niej po prostu przemawiał, miał się komunikować. W związku z tym wydaje mi się, że odniesienie w naszym tekście, jakie stosuje Paweł, że Bóg Chrystusa uczynił jakby, czy wskazał jako po prostu przebłagalnie, jest czymś głębszym niż tylko i wyłącznie to, że no, Chrystus stał się ofiarą przebłagalną. Wydaje się mi, że tu troszeczkę jakby innymi ścieżkami biegnie skojarzenie Pawła. No ale to tyle. Dobrze. Pozwólcie, że skomentuję tu jeszcze pewien drobiazg na samym początku. Na samym początku jest taka cząstka, która rozpoczyna ten nasz fragment, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, ujawniona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, wcześniej piętro niżej było już o świadectwa, które ma Izrael. Paweł go będzie używał. Tutaj mówi o sprawiedliwości, o której świadczą zakonu i prorocy. Czyli już przygotowuje grunt, ale te świadectwa zakonu i proroków będzie jeszcze piętro wyżej. Tak? Ale nas już przygotowuje, aby była w świadomości odbiorców to, że ten materiał tekstowy to jest kluczowa historia do tego, żeby zrozumieć, co Bóg w ogóle robi. Wydaje się, że pierwsze sformułowanie jest skierowane właśnie do judeo-chrześcijan, aby, i to chyba w tym nurcie takim polemicznym, aby podkreślić, że oni winni byli zrozumieć, że sam zakon poucza o tym, że cały świat jest pod wpływem grzechu. Dlatego jest zdany na Boży wyrok. Tutaj to sformułowanie, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu, to jest takie trochę o tyle dziwne, że no, osoba ufająca Bogu, czy jakby rozpoznająca Boga, po prostu no, zakłada to jakby do samej w drugim kroku. No, skoro jest Bóg, to po prostu cały świat podlega sądowi Bożemu. Można by tak po prostu w skrócie powiedzieć. Natomiast wydaje się, że Greka tutaj sugeruje coś innego, że to Paweł tutaj używa takiego sformułowania, które ma powiedzieć, że świat jest w stanie, w którym już nie jest się w stanie wybronić, w związku z tym jest całkowicie w ręku Boga jako sędziego. Tak? I jakby przy takim obrazie, przy takiej intensywności tego wyrażenia tutaj pod koniec, to rozumiemy, że nagle pojawienie się usprawiedliwienia, niezależnie od prawa, tak? Sprawiedliwości, która właściwie jest odpuszczeniem, dopełnieniem obietnicy o tym, że zostaną uwolnieni od grzechów, no jest bardzo takie bardzo pozytywnie, tak? Lekko biorąc. Za koniec poznanie. Okej. Dobrze, niech nam tyle wystarczy z tego fragmentu, bo i tak
mamy problem z tą, przebagalnią. Wydaje mi się, że ona musi w jakiś sposób pracować na to, że i ten, ta fraza mówi, że po prostu Bóg dokonuje tego sam. Tak? Podobnie jak tutaj zostaje w tym 26c określone to zupełnie wprost. On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. Czyli Bóg ustanowił jako przebłagalnię, czyli tego, kto po prostu sam dokonuje oczyszczenia, odpuszczenia ze względu na to właśnie, jaki jest zawsze, jak sądzę. Ma znaczenie, że przebłagalnia, która jest pokropiona już jego krwią? Zwróć uwagę, że teraz jakby usiłujesz połączyć ten obraz, dodając jeszcze jeden obraz. No to jest po prostu, wydaje się, że Jezus jest tutaj ewidentnie tym kimś, kto przez oddanie swojego życia... No właśnie dlatego jest i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym. Bo to jest przebłagalnia. Okej. Czyli jakby pewne się, jakby takie zapętlenie, co nie się dzieje, co nie? Że po prostu ktoś wykonuje sam przez siebie, przez określony akt tego kluczowego oczyszczenia dla człowieka, tak? No bo tak, ja... ja rozumiem, bo dla mnie, dlatego w tej części CA i A1 dla mnie dokładnie o tym samym mówią, że jest przebłagalnią, czyli miejscem, w którym Bóg dokonuje odpuszczenia, ale z drugiej strony to odpuszczenie dzieje się dlatego, że jego krwią ta przebłagalnia jest. Tak, tak, ale musimy zwrócić uwagę, że po prostu to zaczyna być takim, no, musielibyśmy to jeszcze dla porządku uciec z języka po prostu metafory i spróbować nazwać to językiem naturalnym. I wtedy będziemy już rzeczywiście wiedzieć, o czym mówimy, bo na razie jeszcze jesteśmy takim lekkim rozkroku, nie? Używamy do objaśnienia jednego języka obrazowego troszkę obrazów innego rodzaju, ale to jest dość typowe, kiedy mówimy o takich sprawach. No więc, no, jakoś damy radę. Dobrze. Ruszmy drugi fragment, który go dopełnia. Dobrze, tutaj mamy zwykłą Brytyjkę. I zwróćcie uwagę, że w tym miejscu również będziemy musieli podejmować decyzję. Właśnie, co z tą wiarą? Czy wiara, czy wierność? Czy... no, które zdanie w jakiej opcji będą po prostu brzmieć po prostu sensownie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. To jest jeden z takich fragmentów, w których właśnie nastąpiła aktualizacja w wersji prawdy. Tam być może na tych waszych dużych rozpiskach, jak zobaczycie sobie w tych granicach, to prawdopodobnie na niebiesko macie większość z was zaznaczona tylko te wersety od tutaj części drugiego do końca piątego. A po przemyśliwaniach różnego rodzaju doszedłem do wniosku, że muszę do tego dorzucić jeszcze 11. Tak. To od razu nam podpowiada, że całość widzę jako prawdopodobnie jakąś konstrukcję równoległą, ale o tym za chwileczkę.
Jak byście przeczytali? Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co byście tutaj widzieli jako bardziej odpowiedni? Wiara czy wierność? Zwróćcie uwagę, że coś zostało, wydarzyło się, tak? Mamy to. To się wydarzyło przez, tak? Więc nawet mamy podpowiedź. Tak? Ale potem zostaje uzupełnione, tak? Zwróćcie uwagę, werset drugi dopowiada, żeby to, że to by rzeczywiście była para komplementarna, tak? Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Naszą. Tak? Teraz się zaczyna dopinać, tak? Jest jedno i drugie, tak? I wtedy mamy ładną parę. Dobrze. W porządku. Ta łaska, do tej łaski, no, musielibyśmy wiedzieć, co było tutaj wcześniej. Ale wydaje się, że chodzi o usprawiedliwienie niezależne od uczynków, o przebaczenie, odpuszczenie. I nagle pojawia się chlubienie nadzieją chwały Bożej. A, tutaj chyba nie poprawiłem. Wybaczcie, to niebieskie powinno przestać być niebieskie. Przestań być niebieskie. Od trzeciego. Widzicie, poprawiłem tutaj, ale nie poprawiłem tego elementu. Ale nie poprawiłem już tego elementu, nie skorygowałem. Dobrze, ale przynajmniej już wam powiedziałem, jak powinno być ładniej. Dobrze, więc spójrzcie, ile elementów. Wydaje się, że ten fragment jakby nie przystaje tak na to. To jest jakby troszeczkę o czymś innym, tak? Niż ten fragment, który omawiali przed chwileczką. Ale zobaczcie, ile elementów wspólnych się pojawia, tak? Tematycznie. Usprawiedliwienie wprost. Ofiara Chrystusa, Jego krew jako klucz do usprawiedliwienia. Wierność Chrystusa i wiara jako właściwa odpowiedź człowieka. Odniesienie do łaski i braku zasług względem pojednania. Chwała Boża jako coś, co dotyczy człowieka. W tamtym fragmencie było brak mu chwały Bożej, a teraz mamy nadzieję chwały Bożej. Brak chwały, grzeszność, grupa określeń. Bezbożny, słaby grzesznik, nieprzyjaciel. Tam było po prostu określenie, że po prostu właśnie, że wszyscy są pod krechą. Tak? Cierpliwość Boga, ale tu się pojawia cierpliwość człowieka. Tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj, w tej części, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. Wiedzą, że ucisk wywołuje cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że pojawiają się pewne jakby podobne działania. Z jednej strony krew Chrystusa, czyli pewne poświęcenie, tak? A tu się okazuje, że człowiek wierzący z powodu tego, co odkrywa w Chrystusie, tak? Nagle on sam jest też gotów do poświęcenia i niesienia jakichś ciężarów. Cierpliwość Boga, cierpliwość człowieka, sprawiedliwość Boga, która odpuszcza grzech poza prawem. Tam było coś takiego, a tutaj mamy miłość Boga, która ukazuje się w stanie sprzeciwu człowieka, tak? Czyli mamy te fragmenty, że jeszcze byłem w takim stanie, a wtedy już Chrystus umarł za mnie, tak? Czyli jakby ta idea, że po prostu dzieło Boga łapie nas w pewnym sensie, zanim ja coś wykonałem, tak? Zanim coś jakby się zasłużyłem czymkolwiek. I potem motyw chluby, tak? Brak chluby w sobie, a tutaj nagle chlubienie się Bogiem, Chrystusem i nadzieją chwały Bożej, tym, czego oczekujemy. No i jest to bardziej rozwinięte w 8, 19, 21. Więc właściwie być może ten pomysł, jaki wam podrzuciłem, że jest w tym pewien dialog, tak? Dzieło i jak to wygląda w wersji skonsumowanej, jakby jak to wygląda w praniu, kiedy już ktoś wchodzi w to doświadczenie usprawiedliwienia, przebaczenia, no może to jest jakieś, może to by się dało jakoś obronić, co nie? Popatrzmy się w takim razie na ten tekst, jak wam już sugerowałem, no to on moim zdaniem ma właśnie taką budowę równoległą jednak, kiedyś myślałem, że koncentryczną, no ale już wytłumaczę się być może z tego, jak to wygląda. Więc o ile
pierwsza warstwa zajmuje się jakby usprawiedliwieniem i pewnymi elementami, jakby tematami pokrewnymi z tym usprawiedliwieniem. Tam pewnymi rozbudowuje to Paweł dodatkowo jakieś tam elementy. O tyle mam wrażenie, że te akcenty pokazują w pewnym sensie właśnie tą postawę osoby, która już weszła w to usprawiedliwienie. I oprócz tego, że zaczyna się to właściwie tak bardzo podobnie, a nie tylko to, lecz lubimy się, to ten akcent jest bardzo ciekawy, bo o ile pierwszy element z akcentu pokazuje to, że nagle to, co otrzymujemy w Chrystusie, jest dla nas na tyle cenne, że jesteśmy gotowi do dźwigania ciężarów, a trzeba powiedzieć, że w tamtym czasie w związku z byciem chrześcijaninem można było trafić w spokojne czasy i można było trafić w bardzo niespokojne czasy. W związku z tym nie przypadkiem w 8 rozdziale Paweł mówi coś o tym, że nas zabijają, tak, jak owieczki, myślą, że jesteśmy owieczki ofiarne, ale my i w tym, kiedy wobec nas się tak zachowują, zwyciężamy. Tak? Pod koniec 8 rozdziału takie coś się tam dzieje, takie są słowa. W związku z tym ewidentnie ci wierzący mają świadomość, że część chrześcijan po prostu jest wystawionych na poważne zagrożenia z racji tego, że idą za Chrystusem. Więc pierwszy akcent pokazuje to, że miłość, której są świadomi, miłość Boga, też miłość, którą w jakiś sposób, której właśnie Duch Święty im zapewnia ich o tej miłości, powoduje to, że ich życie zaczyna być w sposób taki zdeterminowany, ukierunkowany na podążanie za Bogiem, tak? I wydaje się, że nawet w tych przykrych miejscach oni raczej budują się, bo przynajmniej tak rozumie to, że kiedy pojawiają się uciski, to trwała jakby wytrwanie w tym ucisku, w tym, ta cierpliwość wywołuje doświadczenie. Ale jeżeli już uciski miały być tymi rzeczami właśnie przykrymi, to mam wrażenie, że to doświadczenie nie jest synonimem ucisku, ale pewnego doświadczenia Boga w tym ucisku. Ja przynajmniej tak to odczytuję, tą jakby ten porządek. Tak? Czyli mówiąc krótko, trzymając się Boga, nawet pomimo ucisku, w tej cierpliwości jestem w stanie doświadczyć Boga tak, że moja nadzieja jest wzmocniona, tak? A wiem, że nadzieja nie zawodzi. I ta nadzieja i ta postawa cała zostaje jakby podbudowana tym, co jest naczelną motywacją, tym motorem teraz jakby funkcjonowania osoby, która idzie za Chrystusem, ponieważ jakby to doświadczenie uwolnienia jest tak mocnym doświadczeniem miłości Boga. W związku z tym drugi akcent ma szczególny wymiar w stosunku do tego tekstu paralelnego, tak? A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy ten tekst oderwiemy od tamtej pary, to ten tekst tak ładnie, pobożnie, niedzielnie brzmi. Ale kiedy mówimy, że w tamtej części poprzedniej Paweł mówi: człowieku, nie masz chluby w sobie. Nie masz żadnej podstawy do chlubienia się w sobie. Nie masz żadnej podstawy, bo żadne twoje działania sprawiedliwe w oparciu o prawo nie dadzą ci usprawiedliwienia. Tak? Czyli mówiąc krótko, ten akcent jest polemiką z tym nurtem tradycji żydowskiej, który mówił, że jak zachowasz prawo, to nawet jak nie będziesz się opierał na łasce Boga, Bóg cię i tak musi wpuścić. A ci, którzy idą za Chrystusem i odkrywają to, że nie ma takiej możliwości żadnego usprawiedliwienia w sposób mechaniczny przez jakiekolwiek jakby działania dobre, ale oderwane od zaufania i polegania na łasce Bożej, no to ci wierzący mówią: a my się chlubimy Chrystusem, czyli tym, który nas uwalnia. I uważamy, że tak, jest okej. Czyli jakby poniekąd przyznajemy się do tego, jaka jest nasza kondycja,
i że pewne rzeczy są dla nas nieosiągalne, chlubimy się tym, który dla nas to osiągnął, który nas tym obdarował. Tak? Dlatego tak widzę ten tekst. Dobrze? I teraz zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane, usprawiedliwieni tedy dzięki wierności, tak to zasugerowałem, bo też tak to widzę, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego. I ta sytuacja usprawiedliwienia i pokoju, tak, zostaje rozwinięta potem w elemencie A2. To zostaje jakby rozwinięte i pozwólcie, że może spojrzymy na to w ten sposób. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za bezbożnych umarł, tak? Czyli zwróćcie uwagę, właśnie stawia znowu nie na człowieka Paweł w tym wywodzie, ale na Chrystusa, tak? To on podjął decyzję i wykonał to, co zrobił, tak? I ten pierwszy element jest złożony i byliśmy słabi, w właściwym czasie umarł i dopełnia go, bo jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy, Chrystus za nas umarł. Znaczeniowo, jak widzicie, jest to samo sformułowanie. W środku jest opozycja. Mówi, z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego, za dobrego może ktoś umrze, może ktoś i odważa się umrzeć, tak? Czyli mówiąc krótko, nie jest tak łatwo umrzeć za kogoś. Tym bardziej, jeśli już, to może za kogoś przyzwoitego. Ale cały wywód jest taki, że właśnie Bóg, aby udowodnić swoją miłość do człowieka, umiera za niego, kiedy ten jest kurczybykiem, tak? I taka jest jakby ta idea. I tutaj do tego wraca. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. To jest jakby podsumowanie z innymi słowami tego wszystkiego, co tutaj Paweł napisał w sposób bardziej rozbudowany, tak? Za przyzwoitego jeszcze ktoś się ujmie, tak? Ale za łobuza nie bardzo. Tym bardziej za kogoś, którego ktoś tutaj Paweł nazywa o, aż tak, bezbożny. Tak? Paweł będzie używał do wierzących takiego określenia mocnego właśnie po to, żeby podkreślić, z jakiej kondycji zostajemy podniesieni. I zwróćcie uwagę, że ta całość jest bardzo regularna. W drugim kroku pojawia się idea, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, tym bardziej będąc pojednani. Tak? Zachowani będziemy w ostatnim uderzeniu, zachowani będziemy przez Niego od gniewu, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tak? I zwróćcie uwagę znowu, to odkupienie, ten ratunek w Chrystusie zostaje jakby pokazany dwutorowo. Ratunek od sądu, wyciągnięcie ze stanu sądu i wyroku skazującego, więcej dostąpienia zbawienia, czyli jakby to, co teraz doświadczamy, już jest czymś wielkim, ale mamy nadzieję na coś więcej. I to coś teraz i coś więcej będzie znowu rozwijane przez kolejny fragment, czyli ten cały centralny element, który jest przed nami, a ponieważ czasu już nie mamy, holender jasny, wpysk mordę, to musimy kończyć i tyle wam musi wystarczyć. Dobrze. Podsumowałem te dwa fragmenty tak. Bóg w Chrystusie objawił, udowodnił swoją miłość i wierność w stosunku do człowieka, jednając go ze sobą. Miłość Boga, której wierzący są świadomi i którą doświadczają już teraz, sprawia, że wytrwale oczekują dopełnienia się odkupienia. Znowu, nie jest to ładne hasło, ale po prostu starałem się zebrać te dwa elementy jakoś razem, które są ze sobą, jak sądzę, w dialogu. 5 minut przerwy, moi drodzy, i spróbujmy nie dłużej, bo przed nami kawał roboty. A inaczej, chyba że się po prostu nie zdążymy, no to wtedy... Ale może damy radę.